No denying some people have prospered handsomely. Wow! The pastors themselves, they live like rock stars with huge mansions, private jets, and fancy cars. Oh, yeah! But when it comes to opulence, few religious leaders compare to Kenneth Copeland. Amen. Ponownie Paweł wzywa, jak w liście do Efezjan, byśmy się przemieniali przez odnawianie naszego umysłu. Nie przez odnawianie emocji, nie przez silne doznania, ale przez umysł. To jest droga. Zatem przemiana, do której wzywa Paweł, a która objawia się w postaci dobrych uczynków miłych Bogu, jest dla wielu, wielu, wielu chrześcijan zgrozą umysłowa. Zatem musimy wprząc do pracy nasz umysł, a wraz z nim to wszystko, co umysł obsługuje, czyli wszystkie nasze możliwości poznawcze. Gdzie mamy jednak szukać tego czegoś, aby nasz umysł był odnawiany? Znowu zwróćcie do Tymoteusza, drugim. Rozdział 3, werset 16 do 17. To jest bardzo znany fragment. Czytamy. Całe pismo jest natchnione. Pasagrafe, całe pismo i każda jego część, bo pasa to dosłownie oznacza. Całe pismo i każdą jego część, czyli księgę. Jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby, uwaga, człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. To w piśmie, które pochodzi od Boga. Theopneustos. Theopneustos to jest coś, co wyszło wraz z Bożym oddechem. Jakbyście chcieli wiedzieć, co to jest Theopneustos, przyłóżcie sobie dłoń i zacznijcie do niej mówić. Poczujecie. Tak? To, co jest z was Pneustos. Tak? To, co wyszło z waszych ust. Taki obraz maluje Paweł przed nami, kiedy mówi o piśmie. Pismo, które jest Theopneustos, jest pożyteczne, czyli przynosi korzyść w nauczaniu, korekcie, wychowaniu, czyli we wszystkich czynnościach, które wykonują ci, których Bóg ustanowił w Kościele pasterzami i nauczycielami. Jaki skutek ma to oparte na piśmie nauczanie, poprawianie i wychowywanie? Takie, że ten, który już nie jest w Adamie, a w Chrystusie, ma odnawiany umysł, tak aby był doskonały i w pełni przygotowany do wszystkich dobrych uczynków, do tych, które Bóg dla niego przygotował od założenia świata. Czy można być bardziej doskonałym od doskonałego? Retoryczne pytanie, no nie. Doskonały to doskonały. Czy można być bardziej wyposażonym, czy pełniej wyposażonym od kogoś, kto jest w pełni wyposażony? No nie. Zatem Pismo wyposaża nas we wszystko, co potrzebujemy. Wszystko. Stąd mamy doktrynę sola scriptura. Tak? Pismo wystarczy. Jest wystarczające w pełni. Aby przyodziać się w nowego człowieka, aby przyodziać się w Chrystusa. To przyodzianie się w Chrystusa nie kończy się wraz z odnowieniem umysłu, który teraz pragnie czynić to, co jest zgodne z wolą Boga. To zresztą to odnawianie umysłu to jest proces. Paweł pisze dalej w liście do Galacjan, w 28 wersecie 3 rozdziału. Uwaga, nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Bracia i siostry, przyodzianie się w Chrystusa to nie tylko nowy człowiek w nas, który objawia się uczynkami innymi niż te, które charakteryzują niewierzących. Do momentu, kiedy Bóg przyszedł z łaską, nasza tożsamość była w Adamie. Teraz jest w Chrystusie.